Zareagować. Za chwilę, dobrze? Chciałam się upewnić, że Dominik w dzienniku też będzie Dominikiem. W poprzedniej szkole mieliśmy problem z deadname'em. Z czym, przepraszam? Jego poprzednim imieniem. A, no tak. Proszę zerknąć. Wszystko jest tak, jak powinno być. Słuchajcie. To jest wasz nowy kolega, Dominik. Dominiku, może powiesz coś o sobie? Cześć, jestem Dominik. Miło mi was poznać. Dziękujemy. W takim razie zajmij jakieś miejsce. Cieszymy się, że jesteś z nami. Dobra, słuchajcie, tu jest taki rysunek z poprzedniej lekcji z inną klasą. Przerysujcie sobie najpierw, a ja za chwilę wam opowiem, o co chodzi. Dobrze? Nie, zaraz przyjdę. Dominik! Co? Idziemy stąd? A ty dlaczego właściwie zmieniłeś szkołę? Pomidor. Dobra, no. Nie musisz mówić, jak nie chcesz. Nie no, mogę powiedzieć. Po prostu średnio dogadywałem się tam z ludźmi. Co? Rozumiem. I jak sobie z tym radziłeś? Także zmieniłem szkołę, nie? Mam nadzieję, że tutaj będzie okej. No chyba już jest. A ty? Jak ci tutaj? Okej. Nie musisz mówić, jak nie chcesz. Nie, po prostu jak ktoś czasem napisze jakiś komentarz, to robi mi się przykro i zaczynam za dużo myśleć i się za bardzo przejmować i tak dalej, i tak dalej. Okej. Mam radę dla ciebie. No, dawaj. Ja na twoim miejscu usuwałbym te komentarze i w ogóle się tym nie przejmował. Przecież to twoja przestrzeń.
Hej, hej, co wy tu robicie? O nie! Osoby transpłciowe to osoby, których tożsamość płciowa różni się od płci, która została im przypisana po urodzeniu. Zatem transpłciowy mężczyzna to mężczyzna, któremu po urodzeniu nadano płeć żeńską. A transpłciowa kobieta to kobieta, której po urodzeniu nadano płeć męską. Binder? Binder? Spłaszczak? Czym on w ogóle jest? Już tłumaczę. Jego zadaniem jest spłaszczenie klatki piersiowej, a celem poprawienie komfortu osoby, która go nosi. Co? Nic. Mogę się położyć? Mhm. Mogę? Że jesteś. Przy tobie mogę być sobą. Ty też jesteś fajna. Pomysł. Peszki ładne. Piękne. Przedstawię je później, okej? Okay? Mogę ci coś powiedzieć? Pamiętasz, jak mówiłem, że nie dogadywałem się z ludźmi w tamtej szkole? Tak. No, to ogólnie w domu mam duże wsparcie, ale w tamtej szkole to była jakaś masakra. Bo ogólnie to jestem osobą transpłciową i no i ludzie przez to mnie oceniali i nie akceptowali. No. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Wiesz, że jak coś, to jestem, nie? Chodź.
Dominik. Dominik, może mu pomóc? Dominik! 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 Proszę cię, porozmawiajmy, no. Będziesz mi teraz unikać. Nie odbierasz telefonów, to martwiłam się u ciebie. Dominik! Zostaw mnie. Dominik! Nie mamy o czym. Ale przecież wiesz, że gdybym nie wiedziała, że tam coś widać, to bym w życiu tego nie wstawiła, no. Przecież wiesz. Nie chciałam, spójrz na mnie. Dominik. Dominik, spójrz na mnie. No spójrz na mnie. Nie tak chciałem się wyautować. Dominik. Co? A jak chciałeś się wyautować? W swoim czasie. Słuchaj, tutaj naprawdę nie musisz się kryć. My się nie kryjemy. Jedni lubią dziewczyny, inni chłopaków. Kogo to obchodzi? Tutaj serio możesz być sobą. Dzięki, chłopak.